Siemaneczko, jestem PPTN Games. Witam was na moim gospodarstwie. Jest lipiec. Jak wspomniałem, dzisiaj będziemy robić sobie żniwa. Czyli innym raz, znaczy po prostu przyleciał czas, można powiedzieć, tak? Do lipca już ma być żniwa. Piękne żniwa. Lecimy sobie dzisiaj z pszenicą. Jest jeden zestaw przygotowany, no bo innych więcej pszczep nie posiadamy. Więc nie ma co wymagać, tak? Czekajcie, tylko sobie wszystko poustawiać. Tak, żebyśmy mogli sobie komfortowo tutaj ogarniać temat. Czekajcie. Dałem się jedną rzecz poprawić. Chyba to co, lecimy, odpalamy i grzejemy sobie z pszeniczką. Pierwszy gwiazd w tym roku. Pszeniczką elegancko. Jeszcze że pierwszy żniwa zaczynamy. Kolejny, można powiedzieć, w sumie drugi sezon, robimy żniwa, już elegancko leci czas, tak mogę powiedzieć. Bo w tym roku to jest wszystko w miarę dobrze, jest to poustawione. Czekajcie, bo tak widzę, że kostka też tutaj ściana jest, niestety. No, takie rzeczy się właśnie tutaj pięknie mi tu na gospodarstwie dzieją. A dobra, zaraz sobie wejdziemy tą kostkę. Teczka jest tu taki rozpierdziel rozprzeniem, no ale nic na to nie poradzę. Taki mam ciasne podwórze i tak dalej, więc no ok. Widzicie na koncie 18 800. Będziemy to spowodowane, będą przewinięciem do pizza. No i teraz to co nie chciałem, a zrobiłem, czyli wyksunąłem sobie no myślę, że jakiś taki rocznik. Tak, przewinięcie do lipca dało mi 14 400. Więc skąd? Pieniądze w ilości 18 800. Jest powołane do tym, że sprzedałem moją prasę. Tak, niestety prasa poszła. Niestety czy niestety, to jest w zależności jak to uważa. Sprzedałem swoją prasę, gdyż mam w planie zakupić inną prasę. Tamta po prostu no jest, była dość, wiadomo, stara taza. Kostka gościu kupił 6 minut ode mnie tą tazę. Więc no, jeszcze dobry pieniądze, powiem szczerze, bardzo dobre pieniądze dostałem tą tazę. Sprzedałem ją w czerwcu. I szukałem za tymi pasami jakieś konkretne rzeczy, ale że no, teraz na ten moment jeszcze pieniędzy nie miałem, aż takich, żeby kupić kostkę, czy w ogóle jakąś pasę. No to chciałem poczekać do lipca. Myślę, że jakaś tam pasa tutaj się uda ogarnąć. Tak to mam taką cichą nadzieję, że czekajcie, bo kurwa się ciężko ustawić dzisiaj. Na tym fotelu kierowcy, można powiedzieć. I tak. Szukałem, no ale nie znalazłem na razie. Myślę, że coś tam się znajdzie. Jak nie, to będę musiał po prostu wynająć coś innego. Może trochę głupota z jednej strony, że wziąłem, sprzedałem swoją prasę, którą miałem, a teraz nie mam rady. Ale mam nadzieję, że coś na szybko jeszcze znajdę, bo jeszcze myślę, że pszenicę raczej cetnę, najmniejsze pszenice i wtedy będę ogarniał temat. Na ogłoszeniach są jakieś tam prasy, wiadomo. Kwestia tylko w jakim one będą w stanie, tak? Chcę jakąś taką fajną prasę. Po prostu funkcjonowała mi lepiej niż ta moja uczenia. Na razie widzę, że nie wszystko leci. Czekajcie, coś mi tu... Czemu mi się, że jest jej tego świetra? Dobra, kończę sam się, dobra. Elegancko. Więc myślę, że troszeczkę pieniędzy pójdzie właśnie na kostkę. Myślę, że 4000 się dołożę, to naprawdę miałem dobrą kostkę kupię. Ale zobaczymy tylko finalnie. Dwa odcinki padło, bo myślę, że następny odcinek też będzie z pszenicy, więc no, z jęczmienia, przepraszam, tu pszenica jest. Mylą mi się te uprawy, no ale to się nie ma co dziwić. Trochę jesteśmy na rzuceniu na głęboką wodę, można powiedzieć. Z tym względu, że z tego względu, że naprawdę ładnie to oddaje. Tutaj widzę, dobrze
mogadną w tym roku, widzę. No i myślę, że nie da się. No. Nie tu. Nie fach, nie tu. Czekajcie, muszę coś tak. Miałem jechać, chyba trochę wyciąć tutaj na początku, bo będzie lipką. A wiem, że tak nie dojadę, bo widzę, że naprawdę ładnie to sypie. Tak, co ze zbożem robi? Ze zbożem jest jedna rzecz, która mnie bardzo ucieszyła w tym momencie. Po prostu idzie pszenica, jęczmień na chlebnie. Jestem z gościem ogadany, który no z chęcią przyjmie troszeczkę jęczmienia i pszenicy, więc no dzisiaj będzie raczej też prawdopodobnie jedna wyłuska właśnie pszenicy na chlebnie. Bo jestem ogadany z tym panem, który właśnie skupuje na chlebnie, bo ma tyle chlebni, ogólnie ma też skup, ale w sensie chlebnie. Na chlebnie po prostu chcę gościu. Boże, ja się bardzo cieszę, bo z tego ja sobie dość dobrze powinienem zarobić. Myślę, że ja zostawię sobie tak gdzieś przyczepę jednego, drugiego i trzeciego, czyli po 3,5 tony, przepraszam, 5 ton. 5 ton, czyli jakieś 15 ton zboża zostawię, myślę, że mi to starczy na kolejny właśnie napasz teściwą. Chociaż mi na troszeczkę mniej, muszę sobie to obliczyć, żeby mi się kalkulowało. No to kwestia tylko właśnie obliczenia tej ilości właśnie. Dobra. Tak, wyłączamy maszynerię, no bo po co mam mi tu pykotać. Wymaga wałowania, chwasty. No to wiadomo, bo nie było pyskane niestety, no nie zdążyłem lecieć z opyskiem, ale myślę, że raczej nie powinienem aż tak być stratnym na tym, że aż tak będzie elegancko. Potencjalny to na 20 tysięcy litrów, więc no jeszcze mam tu piątkę, szczepę, bo mam oczywiście na stawki zrobione. Chwilę, powiedzieć, temu. Jest coś tutaj. Czekajcie, bo mi się tak coś kuźniwa nie podoba. Z tym. Dobra, muszę być dobrze. Oczywiście kieszonka ta słabia jeszcze leży. No wiadomo, nie mam na razie po co jej otwierać, jeśli mam troszeczkę siana jeszcze. Na zapas do tego jeszcze mam łąkę do ogarnięcia, która jest no świeżo zasiana. Też prawdopodobnie pójdzie w pryzmę, no sporo w tym sezonie będzie traf na pryzmę, no ale niestety nic na to nie poradzę z jednej strony. Czekajcie, czy ja mam to wszystko dobrze ustawione? Tak, widzę, że trochę obraz z jednej strony jest inny, na innym monitorze robi też inny obraz, no ale myślę, że akurat w takiej różnicy nie powinno być widać. Jesteśmy w fachrze. O kurwa! Co jest? Senatora włączyć. Kurwa. Myśmy się... Farek psuje? Czekajcie. Coś kurwa ciężko mi się... Wskakuje się człowiek, wskakuje z kombajnem czujnika. To jest troszeczkę makabrycznie, ale nie jest tak może aż tak licznie, myślę. No, czyli wychodzi mi 3,5 zbiornika na to, żeby po prostu nasypać przyczepę. Zobaczymy, ile będzie potencjalnie z tego. 700 parę złotych jesteśmy udalani na razie. Na dzień dzisiejszy, no nie wiem czy to będzie, no ale nie będę się przyczytował do jego. Pieniążki zaraz na konto, to wiadomo. Na razie będę bardzo cieszył. No bo już będę miał w planie kolejne rzeczy, tak? No zakupu, czy to pole, czy coś w ogóle jeszcze innego, może jakąś maszynkę znowu. Wiecie, na razie bawimy tak, żeby po prostu rozwijać dość intensywnie gospodarstwo tutaj i żeby to lepiej to wyglądało. Takie jest moje zdanie. A czy tak będzie, no to się to ukaże wszystko. Czekajcie, czemu mam to tak ciemno, tam tak jaśniej. Dziwne. Czekajcie, ja sobie tylko jedną rzecz zobaczę. O, ale jest różnica w chuj. To może mi się tylko zdaje. Może to oświetlenie tego monitora dziwnie pokazuje.
Dobra, podnosimy i jedziemy teraz poprzedniaczkiem z tej strony. Tak byśmy nie widzieli, to tak będzie dobrze. Dobra. Lecimy. I tu nie ma co pierdalać. Bo roboty to widzicie, no. 3-4 przejazdy i będziemy praktycznie mieli koniec odcinka, więc troszeczkę jest. Znaczy vloga odcinka, no, jak można powiedzieć tak, jak nazwał, tak nazwał. Bardziej by to było. Dobrze, miałem plan też kupić przyczepę, mówię, te pieniądze. Na razie sprzedałem przyczepę, no to może raczej pieniądze później przeinwestować. Zainwestować, przepraszam. W pasę. Więc no. Szczepy nie będzie. A była w nowych pieniądzach. Fajna przyczepka. Będzie do anime. No i nie udało mi się jej zakupić. Ale myślę, że to też kwestia czasu. Kupię przyczepę. Po naszej 60. Dzisiaj 60 sobie odpoczyła. A właśnie 30 nasza poczciła sobie błoga na temat. Czerwona, przy piśmie stała, a praktycznie stała, tak staje. No bo tam jeszcze obornik wypychałem i tak dalej, czyli wypychałem, wywalałem na łyżkę. Obornik dopiero zdążyłem to wywalać. Zaraz wsiadam, bo losy nie ma nic, więc można sobie na spokojnie teraz odkażać. Pora na patrzcie. W tamtym sezonie dużo sali było, bo jedna dawka nawozu była tylko. Nie wiadomo, to było nie było tak dobrze zrobione, znaczy nie mówię, że perfekcyjnie zrobiłem, można było lepiej zrobić tutaj właśnie bolu, a to wiadomo, kwestia jeszcze z 3-4 sezonów pola powinien inaczej dać, powinien ogarnąć tak, żeby to po prostu no, zwracało mi się biznes, tak powiem, w cudzysłowie. No i zobaczymy, dobra, teraz pojedziemy sobie z tej strony, mniej więcej sobie klikniemy tak. Zrobimy sobie całą kosę, żeby tutaj może go nie zapchnąć na porządku, bo nie wiadomo, jak tu od granicy będzie, ale wolę się te słupki widzieć, ewentualnie jakieś niechciane niespodzianki na przy polu, a więc tutaj wolę sobie tak mniej więcej objechać, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Myślę, że na razie nie tak tragicznie to idzie. Nic tu nie ma, nic tu się na razie nie dzieje, nikt tu szkody nie chciał chyba widać zrobić. Co ja się bardzo z tego cieszę. No farek na razie też fajnie chodzi. Na razie sobie daje rady w tym gospodarstwie. Ale no, jedna kostka została z tamtego zonu. Patrzcie, kuźwa, jak to człowiek ślepy był, że to kostki nie zebrał. Czekajcie, jakbyśmy tam pojechali, czy nam się uda, to nie, nie ma opcji. Raczej nie ma opcji, jeśli się nam udało objechać. To już trzeba zapomnieć. Sobie wracamy w tą stronę, prawda? Elegancko. I login. A tu łoki. No i to jest robota. No. Tak to można sobie elegancko robić. No jeśli jest plon drzewa, to no chcę aż robić, tak? Jest plon, ładnie to oddaję, no, o to chodziło od samego początku. Myślałem szczerze, że owiec dojdzie w tym sezonie prędzej. Niestety owiec jeszcze jest zielony, jak widzicie. Trochę taktycznie powinno być, że chyba zielony typowo, on powinien być jasny, ale drzewo powinno być miękkie, no a tutaj niestety no, problemu w planingu jest troszeczkę inaczej zrealizowane, no ale nie mamy co się czekać. Szczegółów takich, bo tylko to jest symulator, nie oszukujmy się. Ale tak, tak wspomniałem, tutaj będę chciał to później ogarnąć. Wszystko na TikTok. Na pewno jakaś maszynka nowa wleci. No a jeśli chodzi o maszynkę nową, to wiadomo, talerzówka będzie musiała to wlecieć, żeby to po prostu na tych polach coś tam roboty zrobiło. Czekaj, czy jest sens mi wjeżdżać? I upadnie to. Nie ma co mi tu wierzyć sensu. Trzeba to działanie powycinać teraz sobie tu. Na szczęście tak, wapna nie wymaga, bo było wapnowane wszystko. Było wszystko porobione tak, żeby to po prostu miało ręce i nogi. 30 bierzemy. Bierzemy sobie 30. Teraz ja, czy mi się uda tak zrobić, żeby zapięcić. No jednak macieskę powinien zapięcić. Radę. O, a tam padnie. Lecimy. Piątka i dzida. Nie ma co przyszczypać.
O, tu gdzie indziej pozostawało, bo musiałem sobie te pieniaczki też pozbierać, bo to są każde kilogramy, to są bardzo ważne rzeczy tutaj, żeby po prostu tutaj nie odwalać wolca i nie zostawiać takiego czegoś jak, nie wiem, jak 50 kilo tak na polu, bo to już jest strata 35, 40 zł powiedzmy nawet. Dobra, ja sobie tak zrobię, a sobie obrócę. I wpałem się raczej po minionym wypadku tutaj elegancko wyłamać. Takie mam chyba wrażenie, ale tutaj głowy nie daję. Ostatnio ogólnie miałem propozycję tutaj, żeby pojechać z sąsiada i ściąć zboże, no ale niestety powiedziałem, że no mój fan no nie nadaje się na takie akcesy zarobkowe, można powiedzieć. Niestety. Nie jest to kombajn, który no spełniałby, tak powiem, wymogi ludzi, którzy by chcieli, żeby jechać na zarobek. No a ja też nie będę czasu stracił, no bo ja też tym fajnie za dużo u siebie nie porobię, tak? A też się z drugiej strony boję, jeśli może kiedyś większy kombajn będzie, nie mówię, że nie pojadę. No ale no, musiałem gościowi podmówić, no bo to też fajnie, no jeszcze na godzinę trzeba mogę to nabuchać, tak? Kłosa też mam, tylko bo to jest 3 metry kłosa chyba bodajże. Więc tutaj za dużo nie narobię ten zbiorniczek. Może kłosa to jak kłosa. Na górze to jest ten zbiorniczek, tak? No 1,5 tony litrów. No, tony to nie wiem, no, to ponad 200 wychodziła. Tutaj może tona. Przeliczając na tony. No, to jest, no muszę powiedzieć, to jest strasznie mało. Tu nie ma co szaleć z jeżeli na zarobki. Takim kombajnem, no bo to by było chyba zabójstwo, moim zdaniem, czasowo. To dużo czasu wystarczy człowiek. Wiadomo, ludziom, osoba, która by miała opłaszone, no to na spokojnie dałaby sobie radę z odwozem i tak dalej, bo powiedzmy 2-3 kroki wstawiła w szczepie, no to w pewności by sobie zdążyła na kliencie co pozwalać. A tutaj niestety, no, ja mogę sobie na to pozwolić tylko na taki kombajn, jak kupiłem z stacji. Więc tutaj i tak się cieszę, że nie muszę po prostu nie wynajmować kombajnu, tak? To i tak mnie to bardzo cieszy, że to po prostu dla mojej wygody tak jest lepiej, nie wiem, teraz najmować. Tak powiedzę, że owiec będzie właśnie przez tego właściciela hodowli trzody chlewnej, a że ewentualnie kurczak ewentualnie drobiu, bo też tutaj jest, jak powiedzieć, kulniki są. Ja też nie wiem, który będzie chciał słomy, bo akurat chyba tej słomy też aż tyle nie będę potrzebował. Bo i tak widzicie, że jest tam ogrom jeszcze stoga słomy właśnie na moim gospodarstwie, bo praktycznie nie mało, to jest 13 tysięcy obornika. Tam dużo niszczenia, jestem ekologiczny i oszczędny pod tym względem. Więc ja tam dużo nie ściele, no po prostu tak więcej mam na Zdrojowicy, tak? Zdrojowicy mam najwięcej, ale obornika tam dużo nie mam. Myślę, że to się zmieni zaraz w tym sezonie. Tak mam cichą nadzieję. A tak abstrahując, po co tutaj nie ściele? No bo nie miałem ścielarki teraz, trochę kombinuję szczepą zbierającą, żeby sobie po prostu lepiej to ścielić. Po prostu ścielić, tak? No bo tutaj nie mogę wcale żadnej maszyną, znaczy nie mogę słomy w kostkach brać i rzucać. Więc musiałem sobie tutaj troszeczkę poczekać, ale myślę, że teraz dzięki tej przyczepie nawet czy później jakiejś maszynie, czy nie, no oczywiście raczej powiedzieć taka, takiego gospodarstwa to nie jest jeszcze to, co potrzeba, tak? Ale jakieś tam plany na maszynki będą, paszołóz na pewno będzie. Kurwa, to nawet nie wiem, czy to nie będzie jeszcze w tym sezonie, no bo wiadomo, jeśli mam ciemną kieszonkę, no to chciałbym to fajnie spożytkować na swój dobytek, na swoją paszę, na swoich piów, a nie dawać i sprzedawać komuś innemu. Ja się chciałem, to miałem dobrze mikrofon ustawiony, może trochę podkręcę, bo wiecie, jeśli mam daleko odsunięty monitor, mikrofon, przepraszam. To może być tak trochę cienowo słychać. Kurwa, to nic mi na to. Mało ważne. Co się tu dzieje, to jest już mało ważne.
Dobra, mamy tony. Ciekawe się, w drugą stronę też wrócę, tam do prawej. Powinien jeszcze wrócić. Nie, tam do strony powinien dojechać. Jeszcze ewentualnie, znaczy więcej tu nie zmieszczę, miał jeszcze jeden zbiornik. No i pojedziemy strzelać, tak? No tak, żeby po prostu lepiej... po prostu gościu miał mi też postawić szczepy swoje. Ale jak on podjechał mi ósemką szczepą, no nie. Ósemką to czy nie był człowieku na trochę. Nie ma opcji, że tym farem sobie tu wezmę i tu no to zasypię, tak? Tym farem, no bo za niska, za niski komend takie szczepy, tak? No tutaj to nie ma co szaleć. Więc tutaj musiałem po prostu go się przełamować. Chciałem przyjechać to mnie ciąć. Kombajnem, ale mnie wpływ. Jak mam swój komend, to po co on dawać komuś zarobiać? Więc no tutaj poszła decyzja odmowna co do zgłoszenia, ale do Oksa raczej przyjedzie gościu właśnie Mispas siąść, mispasować do baloty, bo będę chciał mu to sprzedać. Tak jak to było w zeszłym roku właśnie, to tak sama sytuacja właśnie będzie. No bo mam dwa stogi, pół stoga jeszcze mamy słomy. No i tutaj teraz zbieramy dla pola właśnie po jęczmieniu i po pszenicy, no to myślę, że w 100% tej słomy będziemy mieli tyle, że nawet tam do paszowozu prawie czego wystarczy. No, wiem, że już nie dojadę, co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony trochę smuci, bo będę musiał zaraz tu wracać kombajnem. Dobra, teraz tak jakoś się fajnie przewykręcić. Kurwa, nie to. Czekajcie, muszę sobie wyjść na zewnątrz. O, 56%. Tutaj nie, czekajcie, czemu ja nie mogę neutrala włączyć? To mnie zastanawia. No, jeszcze tak gdzieś stonka. Tak nie, 82 kilo powinno mi tu wejść. Tak tym. 80 kilo powinno mi tu wejść. Dobra, teraz jakoś tak wziąć, tak się jakoś to wetniemy i jakoś powoli będziemy sobie tu ogarniać temat dalej. Żniw. Tak. Musimy to jeszcze jakoś wyrównać. Z jednej strony pasowało, żeby to jakoś fajnie to można było obkraszać. Dobra, może tak zrobimy. Teraz pojedziemy po długości i sobie to dziabniemy. Szkoda, że to na biegach nie schował automatycznie skrzyni, by ten być do, ten far właśnie. To jest taki lekki ból. No niestety taki mod jest. No i taki będziemy jeszcze dwa sezony co najmniej grać. Póki na pewno jakichś fajnych pól większych nie dowiemy, no to raczej mi się zdaje, że fara wymieniać nie będziemy. No bo by to było głupotą moim zdaniem. Jeśli komend chodzi, no to nie jest praca, tak? Bo za dobry komend teraz dać jakiegoś klasa komandora, czy... No, komandora to tam nie ma co opcji nawet, ale... jaką ma? Konsula? Teraz konsul chyba się w tym stylu. To dużej różnicy mnie nie było między konsulem a tym farem, powiedziałem. No ale jakiś tam pewnie w późniejszym czasie komend będzie wymieniany, no będziemy musieli, będę bardzo chciał teraz pogadać z jakimiś osobami, które jeśli będziemy mieli dość, no, staje mi się jakieś 50-60 tysięcy na koncie, a myślę, że do września raczej tyle będzie, bardziej powinniśmy mieć, no to fajnie by było jakieś pole wziąć, kupić, zainwestować, kolejne pieniążki. Pamiętajcie, że jeszcze mam jedno pole, to jest Oksa, które właśnie, przecież mam gdzieś chyba, przecież kupił pole kupowany przecież na wiosnę i tam przecież jest ogień zasiany. Tamto pole raczej pójdzie na dla mnie, a tu całość pójdzie na sprzedaż. No to tu z tego owca też powinniśmy troszeczkę pieniędzy zrobić. No i będę happy z tego powodu. Jeśli tak, to mi wypali, proszę Państwa. Dobra. Będę musiał jeszcze jakiś tam lekki przegląd 30 zrobić, bo coś tam teraz zaczyna mi kopcić. Może wtyski poszły, no ale no to jest szczerze. Niby to jest mały ciągnik, ale praktycznie on jest jako główny dowodzący. Mimo wszystko, 60, ale to i tak jeszcze ona robi większe rzeczy. Ona będzie chodziła w kółku.
będzie w opałówce pewnie latała. No w talerzówce raczej 60, bo ja będę preferował kupić talerzówkę pod 60, żeby jednak tam już 2,5-2,7 metra talerzówka była. Dobra, myślę, że już tyle będziemy mieli spane, to raczej będzie. No i to będzie paj. Tyk. Będzie pełno. No prawie, że. Prawie 50 dni czysto. Jest tak źle. Dobra. Siadamy do 60 do naszej 30. Musimy sobie tak troszeczkę załączyć. Bo i tak będzie miała lekko mówiąc dźwigać. Tak, upalny szczekać, tylko się kurwa. O, pali mi światełka się, dobra. I grzejemy w tej chlewni. O, ja pierdolę, nie chciałem wcisnąć. Kiełneczki ładnie wcisnąć, ale to nie wyszło mi. Dobra. Lecimy, bo to kawałek togi mamy jeszcze. To jest 3 minuty jarni togi w jedną stronę, więc no dość daleko jak na poczcimą. Czy jechać, żeby dojechać? Dobra, no widzicie. Te zboża są jakoś tam miały fajnie ogarnięte. Trawa rośnie jak na drożdżach. Tamta świeża, która była. Tu już kolejna trawa do cięcia moja. Tu mi fajny kawałek jest. Ale chyba nie będzie chciał gość sprzedać. Fajnie kawałek pasował mi. Blisko gospodarstwa na razie. Kurwa. Ja czy człowiek od policja lapie. O, sąsiada kawałek wyjął, chyba głodny. Nie pokrzątał jeszcze. Ja się. Ja ogarnę zwierzyny. Można powiedzieć. I tak. Patrzę w ogóle. Szczerze, nie zwracałem tutaj uwagi, jechałem, ale tylko za tym nas popychałem do tego gościa. No, mój już na jako skup, powiedzmy. Ale mniej, zup. Nie patrzyłem się zbytnio na te pola. Powiem szczerze, też dość fajne poletka. Naprawdę. Może by tu gdzieś ogarnął pole, to widzę, że już chodzi warzywka. Ale panie, to warzywka to by ty tak nieopryskane, zaniedbane. Tu jest jakaś kolejna łączka. A, jeszcze nie powiedziałem odnośnie gościu, którego dzierżawie pola. Odpisuje, rezygnuje z gościem, który miał poprzedni i chce mi dać dzierżawie, cztery pola. Może inaczej już liczyć. Tak, trzy pola i jedna łąka jeszcze dojdzie nam do dzierżawy z państwa, więc powiem, uporowa będzie w tym sezonie to ogarnąć. No bo to mówię, jeszcze jest typowo w tym sezonie. To przy łące od niego, która jest właśnie dzierżawiona, to będzie mieć dzierżawę. Więc sami dzierżawy będziemy w tym sezonie mieli. O, drama. Dobra, to teraz tak, ja chcę zobaczyć na przykład, która struna, to jak która, to na prawo stronę. Nie będę miał poświęcać wyklikać. Czy ja mogę to wyklikować na klawiszu K? Aha. Chciałem zobaczyć, czy mogę kipować na klawiszu, ale nie mogę. Czyli musimy kipować tak. Fajnie zarabiamy. Pieniążka. No powiem szczerze, też chciałby pieniądze. Czy 700? O, słyszycie? No. Więc chyba. No co, mamy 2000 na koncie. No zajebiste pieniądze już mamy na koncie. Więc 3700 mamy na koncie za jedną szczepę. Niepełną. Więc no, powinno być dość sporo. Pieniążków ogólnie zadanych, więc. Przedłużam dzisiejszy odcinek, bo to na tyle. Jeśli tak już nie wiem, czy się spodobał, to ja pewnie komentarz, linki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.